Szanowni Państwo Radni, wszyscy zebrani. Chciałbym zaprezentować realizację budżetu roku 2017 w kontekście również wcześniejszych lat, a więc 2015, 2016. Rozumiem, że prezentacja zaraz się pokaże, jak i również planu na rok 2018, bo przecież jesteśmy w ostatnim roku, w którym to funkcjonuje Rada Miasta i Prezydent po wyborach w roku 2014, a przed kolejnymi wyborami, które mają mieć miejsce w październiku, bądź listopadzie tego roku. A wobec tego bardzo poproszę o pierwszy slajd. I tutaj prezentuję dochody ogółem, które pokazane są oczywiście jako zrealizowane w roku 2017, ale również w odniesieniu do roku 2015, tych zrealizowanych w roku 2016, jak i planu na rok 2018, według stanu z projektu, który dzisiaj zostanie Państwu jeszcze w kolejności następnej, w następnym porządku przedstawiony. A więc jak widzimy, jeśli chodzi o dochody ogółem, gdzie gros środków doskonale wiemy, to są dochody, dzielą one się na dochody bieżące i dochody majątkowe. W roku 2015 pochodziło m.in. właśnie z dochodów majątkowych, bo w tym roku realizowaliśmy i kończyliśmy największy nasz projekt tramwajowy, który oczywiście rozliczany również został ujęty w tych dochodach, zarówno po stronie dochodów budżetu, od strony dotacji unijnej, naszych środków, które były na to przeznaczone, jak i oczywiście zostały uwzględnione wszystkie dochody bieżące. W roku 2016, jak widzimy, dochody ogółem spadły. W roku 2017 po przygotowaniu kolejnych projektów i rozszerzaniu naszego działania, również tego proinwestycyjnego, zarówno jeśli chodzi o projekty miękkie, kapitał ludzki, nasze szkoły, edukacja, przedszkola, jak i infrastrukturalnego, te dochody nam przynajmniej oczywiście w formie dotacji unijnych i innych źródeł wzrastają. Również widzimy, że plan na 2018 wykazuje tendencję wzrostową, a związane to jest m.in. z rozszerzaniem z jednej strony naszej działalności o kolejne, zarówno społeczne cele, które są związane z pewną polityką prowadzoną przez nasz rząd i zadaniami zleceniami, które są dla nas przekazywane, jak i oczywiście z naszymi działaniami, tymi inwestycyjnymi, które określiliśmy w strategii rozwoju miasta, w różnych innych dokumentów i które konsekwentnie realizujemy. Również tu mamy podział linii, jak widzimy, linia żółta przedstawia nam dochody bieżące, natomiast linia czerwona dochody majątkowe i widzimy, że dochody bieżące pomału, ale rosną, natomiast dochody majątkowe oczywiście w tych ostatnich dwóch latach i również ich realizacja w 2017 była większa w stosunku do roku poprzedniego 2016. Również w tabeli poniżej mamy pokazany wzrost rok do roku 2015-2016, 2017-2016. Oczywiście wzrost bądź spadek i w kolejnym roku 2018-2017, jak widzimy od roku 2017-2016 wzrost dochodów zarówno i bieżących i majątkowych jest widoczny. Ogółem w roku 2018 ilość dochodów powinna być wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 15%. Na kolejnym slajdzie proszę, bardzo proszę o pokazanie. Pokazane są nasze dochody w poszczególnych tutaj działach i mamy udziały w podatku dochodowym od osób zarówno fizycznych, jak i od osób prawnych. Widzimy, że te dochody w kolejnych latach od roku 2015, 2016, 2017 i te planowane
na 2018 nam rosną. Przede wszystkim są to udziały, jak Państwo wiecie, w podatku dochodowym od osób fizycznych, co związane zapewne i na pewno jest z rozwojem gospodarczym również naszego miasta i oczywiście naszego regionu i naszego kraju, bo im więcej płacimy podatków, to znaczy więcej zarabiamy, to tym większe my otrzymujemy zgodnie z algorytmem udziały na bieżące działania miasta. Jeśli chodzi o podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości, to widzimy, że tendencja 2015, 16, 17 wzrostowa. W roku 2018 planowane są nieco niższe, a wynika to zapewne z tego, że w ubiegłych latach kontrolując, prowadząc różnego rodzaju planowe działania, niestety znaleźli się tacy podatnicy, którzy podatku nie płacili, a więc jednorazowo musieli zapłacić znaczne kwoty i w związku z tym ta ilość tych podatków rzeczywiście znacząco wzrosła. Jestem przekonany, że tak jak do tej pory działania naszego Wydziału Podatków i całego pionu skarbowego, podatkowego będą takie, że również na tym planie nie pozostaniemy i zrealizujemy nasze dochody w podatkach. Oczywiście w oparciu o wszelkie ustawy i uchwały na poziomie wyższym. Subwencje ogólne z budżetu państwa, widzimy, że one rok do roku, od roku 2015 wzrastają. Ten poziom to jest już planowany na ten rok, przeszło 250 milionów złotych. Również jeśli chodzi o dotacje i środki zewnętrzne na cele bieżące inwestycje, w tym środki unijne, jak wspomniałem, rok 2015 był pewną kumulacją działań związanych z zakończeniem największych naszych projektów unijnych i tam ta kwota... Mogę mówić? Tam... Ale teraz nie ma miejsca na dyskusję, panie prezydencie, bardzo proszę. Ale czy ja coś powiedziałem? Przepraszam, panie radny. Ja po prostu stwierdzam obiektywne fakty i proszę mi pozwolić kontynuować. Będzie czas na zadawanie pytań po ostatnie. No wobec tego ten plan oczywiście przy rozwoju, jak widzimy, naszych inwestycji, a wiemy, jak je realizujemy, bo mamy je zapisane i Wysoka Rada przyjmowała je do wieloletniego planu inwestycyjnego jako przedsięwzięcie inwestycyjne, czy te roczne zapisane w budżecie. Oczywiście jest pewna kumulacja tych inwestycji w latach właśnie obecnego roku 2018, 2019 i 2020 i to będzie przekładało się na określone środki, dotacje unijne i efekty również związane z podnoszeniem poziomu życia naszych mieszkańców. Pokazuje tu również pozostałe dochody, w tym sprzedaż majątku, gdzie, no jak widzimy, liczby są różne w zależności od tego, jakie działania były podejmowane, jakie możliwości zostały stworzone. Również w tej niższej tabeli pokazuje wzrost, bądź spadek, ale widzimy, że generalnie mamy wzrost rok do roku zarówno udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, aczkolwiek Państwo doskonale wiecie, bo zajmowaliśmy się tak zwanym CIT-em i tutaj mamy przecież w budżecie miasta w stosunku do poziomu 15 milionów, praktycznie dzisiaj te dochody na poziomie 10 milionów, może jeszcze troszkę mniej ze względów, jakich nie będę dzisiaj mówił. Występowaliśmy w tej sprawie zarówno do Urzędu Skarbowego, do Administracji Skarbowej, do pana premiera Morawieckiego i otrzymaliśmy odpowiedź, z czego i dlaczego taka sytuacja miała miejsce akurat w przypadku Olsztyna. A więc największa dynamika wzrostu środków tu jako dochodów następuje na dotacjach i środkach zewnętrznych na cele bieżące inwestycje, w tym środki unijne. 2018 do 2017 to jest wzrost o przeszło 50%. Sprzedaż majątku widzimy, że jest poziom obniżony 2,44, ale to jest plan, bo dzisiejsze akurat nasze działania w tym zakresie prowadzone przez Wydział Geodezji, Gospodarki i Nieruchomościami wskazują na to, że uzyskamy większe dochody ze sprzedaży majątku, bo rzeczywiście przygotowane nieruchomości
ostatnio cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem, a jednocześnie dokonywane są stosowne transakcje w oparciu o przeprowadzone postępowania konkursowe, przetargowe. Wydatki ogółem, no, 2,15 wiadomo dlaczego, 2,18 będą one zbliżone do rekordowych, bo przecież to jest poziom prawie 1,5 miliarda złotych, a więc znaczący. W tym są wydatki bieżące na poziomie prawie 1 miliard złotych i przeszło 460 milionów złotych. To są wydatki majątkowe i gdybyśmy również to chcieli odnieść do dynamiki wzrostu w poszczególnych latach, to widzimy, że największa ona jest akurat w przypadku roku 2017-16, 2018-17, 168% i 234%. Wydatki według działów transport i łączność wzrasta nam w stosunku do lat 16 i 17 kwota wydatków. No, realizujemy projekt szeroko rozumiany jako mobilności, realizujemy cały nasz układ transportowy związany z podłączeniem do sieci TNT, a więc podłączenie naszego wewnętrznego układu komunikacyjnego do budowanej obwodnicy. Realizujemy, jak Państwo wiecie, również nasz duży projekt tramwajowy, gdzie jesteśmy praktycznie w przededniu po prostu otwarcia ofert i na pewno informacji, na jakim poziomie one będą. Administracja publiczna, wzrastają nam wydatki tutaj również z roku na rok. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Widzimy, że te kwoty są co najmniej dwukrotnie większe w stosunku do poprzednich lat. Tutaj na pewno jest to związane również z dotacjami unijnymi, jest to związane z budową, realizacją Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, które wspólnie z naszymi partnerami z Wielkiego Obszaru Funkcjonalnego w części realizujemy, a w części oczywiście sami. Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza, jak widzimy, tych środków z roku na rok po prostu mamy więcej, ale oczywiście, jak Państwo wiecie, również oprócz tego, że otrzymujemy subwencję oświatową, ogólną, z rezerwy dostajemy pewne środki, to również spore środki, bo o tym mówiliśmy w trakcie opracowywania, uchwalania naszego projektu budżetu na rok 2018, że również znaczne środki z budżetu miasta do tego działu musimy po prostu zapisać. Rodzina, ochrona zdrowia. Tu środki też z roku na rok są coraz wyższe. Oczywiście związane jest to również z tymi projektami, które są projektami realizowanymi przez rząd i zlecanymi jako nasze zadanie własne w ramach prowadzonej polityki prospołecznej. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tu no, widzimy, że też znacząco wzrastają nam wydatki. W roku 2018, oczywiście podsumowujemy rok 2017 i tu widzimy, że te pieniądze też były wyższe, które kierowaliśmy na szeroko rozumianą gospodarkę, ochronę środowiska, które pozyskaliśmy przede wszystkim również z dotacji unijnych, bo są to środki na szeroko rozumiany program gospodarki wodno-odpadowej, na budowę zbiorników retencyjnych, bo są to środki również związane z utrzymaniem po prostu w należytym stanie sanitarnym naszego miasta, porządku tego czystości, jak i jednocześnie wszystkie związane z na przykład funkcjonowaniem całego systemu gospodarki odpadami. Kultura i ochrona dziedzictwa. Tu widzimy w stosunku do lat 15-16 o 3 miliony więcej w roku 2017 środków wydaliśmy, a więc jest to pozytywny na pewno objaw i trend. I na ten rok 2018 planujemy jeszcze kolejne większe środki o 8 praktycznie milionów wydać, co na pewno może cieszyć i na pewno jest związane również z projektami, które czy to są w trakcie, czy to są w trakcie przygotowywania i niebawem będą rozpoczynane. Kultura fizyczna, no tutaj akurat to się 2015 rok, w momencie kiedy realizowaliśmy i kończyliśmy i rozliczaliśmy jedno z zadań przy Jeziorze Łukier, było to
Centrum Żeglarstwa Lodowego i Wodnego. Wtedy te środki były rozliczane, również w roku 2015 pozostałe zadania w części jeziora Łukie były rozliczane, dlatego ta kwota najwyższa była w roku 2015, ale widzimy w kolejnych latach od 16 po statku 17 to jest również wzrost środków i kolejny rok, ten 2018 jako planowany, również wyższe środki. A więc wydatki ogółem wzrastają nam znacznie. Jeśli chodzi o lata, no na pewno 17-16, no a cieszy to, że ten trend oczywiście w roku 2018 będzie jeszcze bardziej dynamiczny, większy, co związane jest, co mówiłem o tym wcześniej, z rozwojem naszego miasta, szeroko rozumianym i realizacją bardzo wielu i coraz więcej projektów, które dzisiaj zostały rozpoczęte i już są realizowane. Wydatki według działów, transport, łączność, jeśli chodzi o wzrost, spadek, no to widzimy po prostu, że rok 2017 do 2016 praktycznie wszystkie te działy, które wcześniej prezentowałem, mają wartość dodatnią. W jednej było niżej, a więc w administracji publicznej na minus 5% i w pozostałych minus 4,69%. Pozostały wzrost od 8, prawie 9% do 66%, a więc znaczące, dosyć dodatkowe środki i na pewno zadania przez te środki mogące być realizowane. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, tutaj również w tej tabeli kolejnej, rozumiem, że ona jest pokazana. Proszę, wydatki bieżące według działów, tam ogólne były, bardzo proszę. Widzimy, że w kolejnych latach 2017 do 2016, oczywiście te wcześniejsze 15 czy 18 środki nam praktycznie po prostu cały czas wzrastają, a więc ilość środków, którymi możemy dysponować i przekazywać na realizację wydatków bieżących w działach, które wcześniej przedstawiłem, czyli transport, łączność, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne, zgodnie z tym, co Państwo widzicie. I również na kolejnym slajdzie te wydatki bieżące pokazane jest, w jaki sposób kolejny rok następny do roku poprzedniego, jak ta dynamika wzrostu tych wydatków się kształtuje. No i generalnie rzecz biorąc, w roku 2017 do 2016 na administracji publicznej mieliśmy minus 3,62%. W pozostałych wszystkich działach mamy dodatnie wartości, a więc większa ilość środków i zapewne większa ilość zadań mogła być dzięki temu realizowana. Wydatki majątkowe według działów to oczywiście te działy, które wcześniej prezentowałem. Jak widzimy, praktycznie we wszystkich działach rok do roku mamy wartości rok 2018-2017 no, znacząco dodatnie, rok 2017 do 2016 były w kilku przypadkach wartości minusowe, ale było to związane z przygotowywaniem oczywiście dużych projektów inwestycyjnych i no, ich następnie rozpoczynaniem i dopiero teraz konsumowaniem tych środków, które są potrzebne, niezbędne, ażeby móc po prostu zadania zrealizować. Są tutaj znaczące kwoty i znaczące dynamiczne, jak widzimy, po prostu wartości w stosunku do lat poprzednich zwiększenia środków. Nie będę tu omawiał tych wydatków majątkowych w roku 2015, 16, 17, które na kolejnych tutaj slajdach jeszcze miałem, bo oczywiście do sprawozdania Państwo zapewne sięgnęliście. Odniosę się do kilku jeszcze może takich spraw, o których no, warto powiedzieć. Jak mówiła pani dyrektor, deficyt budżetu miasta na rok 2017 planowany był na poziomie przeszło 27 milionów złotych. Natomiast wystąpiła nadwyżka na poziomie przeszło 59 milionów złotych. Dzięki temu mogliśmy również zwiększyć spłaty rat kapitałowych kredytów. Zrobiliśmy to przyjmując stosowną uchwałę. Podjęliśmy taką decyzję i zmniejszyliśmy nasz dług z tych środków, które były jako po prostu nadwyżka, o przeszło 30
milionów złotych, a więc były to środki znaczne. Jeśli chodzi o, wspominałem tutaj, realizację budżetu 2017, no to wzrosty, tak już gdybyśmy liczbami jeszcze mieli operować, podatek od nieruchomości zrealizowaliśmy na poziomie 101,5 miliona złotych. Przepraszam, planowane było 101,5 miliona złotych. Zrealizowaliśmy na poziomie 101,5, a planowane było 92 miliony złotych, czyli poziom wzrostu 110%. Podatek od środków transportowych, realizacja 5,9 milionów złotych, przy planie 4,7 miliona złotych, a więc wzrost o 125%. No i olbrzymi wzrost podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż zrealizowane to zostało na poziomie przeszło 25,5 miliona złotych, przy planie 11 milionów złotych, a więc to był wzrost o przeszło 233%. Jeśli chodzi o zadłużenie miasta, ono w roku 2014 wynosiło 235, przeszło 235,5 miliona, gdzie operując wskaźnikiem dług do dochodów był to poziom 24,5%. W roku 2015 zadłużenie nasze wynosiło przeszło 356 milionów, dług do dochodów ogółem 29,6%. Rok 2016 zadłużenie 289 milionów złotych, dług do dochodów ogółem 27,9%. No i rok 2017, ten, o którym mówimy, to jest poziom zadłużenia 243,453 miliona złotych, dług do dochodów 21,5%, a więc tendencja zapewne bardzo korzystna, obniżająca nasze zadłużenie. I z takim długiem jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych miast w Polsce, przyjmując pod uwagę wojewódzkich oczywiście ten wskaźnik, w oparciu o który to porównujemy. Oczywistym jest, bo zostało to powiedziane i pani dyrektor była uprzejma o tym wspomnieć, że część zadań majątkowych nie została zrealizowana. Jakie były powody, jakie były przyczyny braku realizacji? A więc po pierwsze wystąpiła taka sytuacja, o czym Państwo na bieżąco, na pewno śledząc, byliście no, z jednej strony informowani, z drugiej strony sami o to niejednokrotnie pytaliście, odpowiedzi były udzielane, a więc przetargi, które organizowaliśmy, niestety nie znajdowały chętnych do realizacji zadań. Tak było w przypadku rozwoju łańcuchów ekomobilności wraz z rozbudową infrastruktury rowerowej i zakupem taboru. Organizowaliśmy przetarg 11 sierpnia. Trzeba było go unieważnić, nikt się nie zgłosił. Również mieliśmy taką samą sytuację w ramach projektu Rozwój Dziedzictwa Naturalnego poprzez budowę tras rowerowej wzdłuż rzeki Łyny, Lenostrada. Też 11 sierpnia organizowaliśmy przetarg, gdzie niestety nikt się nie zgłosił na realizację tego projektu. Był on powtarzany w miesiącu listopadzie. Następnie były takie same sytuacje w przypadku zagospodarowania skweru przy Kułaskiego w ramach zwiększenia aktywności integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji. Taka sama sytuacja była w przypadku podniesienia estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy Knosały, gdzie musieliśmy unieważnić postępowania, bo niestety nikt się nie zgłaszał. Była również taka sama sytuacja w przypadku adaptacji budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy Knosały na cele Muzeum Nowoczesności. Poza tym były również takie sytuacje, że były realizowane zadania, przykład mogę podać ulicy Pieniężnego, czy ulicy Partyzantów, czy Dworca Głównego, gdzie wykonawcy, wykonując swoje prace, realizując pewien określony poziom zadań, niestety nie nadążali, nie przygotowywali, nie przedstawiali nam, mimo usilnych monitów ze strony inżyniera kontraktu, jak i naszych,
stosownych dokumentów, w oparciu o które my bylibyśmy w stanie po prostu wypłacić pieniądze. Nie nadążali, nie mieli kim przygotować i tylko pracowali i nie upominali się o pieniądze, czy też nie byli w stanie dokumentów, tak jak powiedziałem, przygotować, no bo przecież wiadomym jest, żebyśmy mogli wypłacić. Najpierw sprawdza komplet dokumentów inżynier kontraktu, potem my otrzymujemy i oczywiście też taki obowiązek mamy. No jeśli dokumenty są niekompletne, jeśli po prostu nie ma właściwie przygotowanych wniosków, to płatność nie może być realizowana. Mieliśmy bardzo, bardzo dużo tego typu sytuacji. To dotyczyło również dróg trzeciorzędowych. Powtarzaliśmy przetargi, jak wspomniałem, ze względu na brak wykonawców. Również były takie sytuacje, że po rozstrzygniętych przetargach okazywało się, że środki, które były przeznaczone na realizację danego zadania, oczywiście w oparciu o stosowne przepisy, to zostały wcześniej przygotowane do postępowania przetargowego, wyceny tych zadań, gdyż przedmiot, opis przedmiotu, zarówno jak i szacunek tego przedmiotu zamówienia spoczywa na organizatorze, na zamawiającym. Okazywało się, że zapisane środki w budżecie miasta nie wystarczają, gdyż oferta bądź oferty są wyższe niż dostępność środków. W związku z tym Państwo doskonale wiecie, taką sytuację mieliśmy w ubiegłym roku. Musieliśmy czekać na możliwość, które to oczywiście sytuacje miały miejsce, a jednocześnie no, żeśmy w postępowaniach stosownych związanych z przygotowaniem nowych projektów naszego budżetu uwzględniali. A więc musieliśmy dokładać środki. Najpierw je trzeba było znaleźć, zaproponować z określonych źródeł, a potem uzupełnić, ażeby albo jeszcze raz wprowadzić postępowanie przetargowe, albo w momencie, kiedy było związanie ofertą pozwalające nam na po prostu w tym okresie związania ofertą zmianę budżetową, również takie działania podjąć. To wszystko oczywiście, o czym wspominam, hamowało po prostu wydatkowanie, jak i realizację prac. Również warunki pogodowe, doskonale Państwo wiecie, bo to praktycznie całą Polskę dotknęło, to dotknęło bardzo wiele inwestycji tych naszych, samorządowych i tych krajowych z budżetu państwa, gdzie wykonawcy, szczególnie w przypadku robót liniowych, a więc drogowych, infrastrukturalnych, mieli bardzo duże opóźnienia ze względu na warunki niesprzyjające atmosferyczne, przede wszystkim deszcze, które oczywiście musieliśmy po opiniach inżyniera kontraktu uwzględniać w zakresie przesuwania terminów realizacji prac. To też miało swój wpływ na to, iż również i u nas te zadania, które planowaliśmy, w całości nie byliśmy w stanie w tych środkach zrealizować, środków oczywiście wydatkować. Również chociażby jeszcze jeden przykład, może ostatni, dostawa taboru tramwajowego. Jak wiecie Państwo, mogliśmy po rozstrzygnięciu tego postępowania również planowaliśmy wypłatę zaliczki. No niestety pierwsze postępowanie, które prowadziliśmy, zakończyło się fiaskiem. Oferta, która została przedłożona, nie mogliśmy jej przyjąć ze względu na znaczne przekroczenie w stosunku do posiadanego budżetu i w związku z tym te planowane wydatki, które w ubiegłym roku mogły mieć miejsce, niestety nie mogły po prostu być realizowane. A więc podsumowując, wiele czynników złożyło się na to realizację budżetu roku 2017 in plus, bo jak widzimy przede wszystkim dochody bieżące były realizowane w znakomitej części na poziomie wyższym niż planowany. Oczywiście wydatki majątkowe, starałem się tutaj pokrótce przedstawić, zostały zrealizowane na poziomie niższym, a wynikało to z różnych uwarunkowań, o których tutaj wspomniałem. Natomiast ze swojej strony chciałem serdecznie gorąco podziękować wszystkim moim współpracownikom, naszym służbom, pani skarbnik, pani dyrektor, moim zastępcom, wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, wszystkich pionów, bo jest to nasza wspólna praca, realizacja zadań, za które odpowiada gmina na rzecz swoich mieszkańców,
I bardzo gorąco również dziękuję Pani Przewodniczącej, wszystkim radnym Rady Miasta, bo nasza wspólna praca na pewno przynosi określone, pożądane, oczekiwane efekty. Dziękuję bardzo.